Krzysztof Bąk, dzień dobry. Witam Państwa z hali przy ulicy Czereśniowej. Zapraszam na pojedynek GTPS Gorzów Skra Druga Bełchatów. Lekko taktyczna piłka. Punkt dla Gorzowian, to tutaj właśnie Daniel Mróz przebił tę piłkę na stronę rywala. Nieporozumienie wśród gości i tym samym Gorzowianie zdobywają 9 punkt. Nadal na zagrywce Arek Kamiński. Silna piłka. Niestety Krzysztof Śmigiel próbował przebić ją. Skuteczny blok gości i 15 do 9. Goście, razem się udało. Paweł Kupisz zdobywa 10 punkt dla swojej drużyny. 15-10. Ciągle dość duża przewaga gości, 5-punktowa. Zaczynają Gorzowianie. Blok tutaj w bloku Daniel Mróz i Paweł Kupisz. Niestety 16 punkt wędruje na konto gości. Teraz silnie Gorzowianie zdobywają 11 punkt. Daniel Mróz na zagrywce. Goście silnie Damiao, ale skuteczny blok Gorzowian. Duet Mróz, Kupisz. Tym samym 12 punkt zdobywają Gorzowianie, zmniejszając prowadzenie z Bełchatów. Tutaj po prawej stronie cały czas właśnie te silne uderzenia czarnoskórego Damiao przynoszą efekty w postaci kolejnych punktów dla bełchatowskiej Skry. 17-12 w trzecim secie. Przypomnę, dwa pierwsze zakończyły. Pierwszy się zakończył się zwycięstwem Bełchatowian, drugi zwycięstwem Gorzowian. Nieporozumienie. Jaka decyzja sędziego? Po stronie gości. 18. Wspomniałem, pierwszy set na korzyść Bełchatowian do 19. W drugim secie wygrali Gorzowianie 27 do 25. Teraz mamy przewagę już dużą gości. Osiemnaście-dwanaście w trzecim secie. Maciejewicz. Maciej Wołosz, blok nieskuteczny, piłka poza boiskiem, 13 punkt dla Gorzowian. Błąd siatka, chyba było dotknięcie siatki przez gorzowskich zawodników. Tym samym 19 do 13 jest już w secie trzecim. Boisko puszcza Damiao, w jego miejsce na zagrywkę wchodzi Witczak. Czy to przyniesie jeszcze większe efekty bełchatowskiej, zaraz się okaże. Na zagrywce Witczak. Silna piłka, Gorzowianie mają kłopoty, ale są przy piłce. Taktycznie
przebicie na drugą stronę. Maciej Wołosz, Arek Kamiński, nadal Bełchatowianie. Skuteczny blok Gorzowian i tym samym jest już 14 punkt po naszej stronie. 19-14. Na zagrywkę Gorzowian wędruje Krzysztof Śmigiel. Czy zdoła zdobyć 15 punkt dla swojego zespołu? Piłka poza boiskiem. Kolejny punkt zdobywają goście. 20-14. Coraz groźniej robi się w tym trzecim secie. To już 6 punktów przewagi bełchatowskiej Skry. Gorzowianie mają kłopoty. Jednak udało im się przebić piłkę, ale przy niej pozostają bełchatowianie. I niestety. Niestety. 21-14 na bełchatowskiej Skry. O czas poprosił trener Maciej Kowalczyk. Że wskazówki trenera Kowalczuka na coś się przydadzą i Gorzowianie, chociaż będzie trudno odrobić już 7-punktową przewagę. Zmiana na boisko, wejdzie Roman Gulczyński, a jego boisko opuścił Krzysztof Śmigiel. Gulczyński za Śmigla. Zmiana w gorzowskim zespole. Na zagrywce drużyny gości Maciejewicz. I w siatkę punkt dla Gorzowian. Maciej Wołosz na zagrywce. 1-15 dla Bełchatowa. Maciej Wołosz niestety w tak ważnym momencie i w tak niedogodnej sytuacji dla gorzowskiego zespołu Wołosz traci piłkę. Kolejna zmiana, schodzi Wołosz, wchodzi Rafał Matusiak. Silny strzał Krzysztofa Grzesiowskiego. 16 punkt po stronie Gorzowian. Na zagrywce Arek Kamiński. Piłka po bloku, nadal Gorzowianie się przy niej utrzymują. Silny strzał Gorzowian, ponownie Krzysztof Grzesiowski i 17-21 dla bełchatowskiej Skry. Gorzowianie. Tutaj no, Gorzowianie starali się odebrać tę piłkę, niestety nie udało się, więc kolejny punkt wędruje. Jest to drugi punkt na konto gości. Nieporozumienie pod siatką, ale punkt dla Gorzowian. Tak, piłka przeszła tutaj po rękach. Ostatni, którzy dotykali piłki, to byli zawodnicy Skry i tym samym mamy 18 punkt. Trzy,
18. Już jest w trzecim secie, a więc dwa punkty pozostają zawodnikom Skry do tego, aby wygrać tego trzeciego seta. Piłka po bloku. Ale niestety dla Bełchatowian nieskutecznie. 19 punkt. Krzysztof Siemigiel na zagrywce. Out. Niestety. I tym samym goście mają piłkę setową. Piłka setowa po stronie Bełchatowian. 24-19. 25 i 2 do 1 w meczu GTP z Skra Bełchatów. 2 do 1 dla Bełchatowian. Za chwilę set czwarty. Czy korzystny dla Gorzowian? Okaże się to za kilka minut. Bełchatowianie rozpoczynają set czwarty. 2 do 1 dla gości. Czy jest to ostatni set tego meczu? Tego nie wiadomo. Ale pierwsza piłka zepsuta. I pierwszy punkt na konto gospodarzy. Na zagrywce. Niestety także nieudanie. 1 do 1. Silne uderzenie. Piłka odbiła się od jednego z Gorzowian. Samym 2 do 1 dla Bełchatowian. Tutaj silnie Krzysztof Śmigiel oczywiście na prawej stronie doprowadza do wyrównania. To silny strzał. Do dwóch. Punkt za punkt w tej chwili, bo kolejny zdobywają goście. Na zagrywce Wnuk. Brawo Gorzowianie. Marek Kamiński, o ile się nie mylę, zdobywa trzeci punkt dla Gorzowian. Remis 3 do 3 na zagrywce Krzysztof Śmigiel. Silna piłka, ale goście nie mieli problemu. Dobry blok Gorzowian, ale niestety piłka poza boiskiem i tym samym goście zdobywają czwarty punkt, a na zagrywce groźny Damiao. Chociaż kilka razy zepsuł tę zagrywkę. Teraz piłka po siatce. Gorzowianie. Dobry strzał. Silne uderzenie Arka Kamińskiego. I 4 do 4. Na zagrywce z numerem 6 Maciej Wąż. Ponownie blok Gorzowian, tutaj Borczyński z Kamińskim, ale niestety piłka poza boiskiem. Piąty punkt dla Skry. Tym razem zepsuta zagrywka gości. Daje nam wyrównanie.
rozpoczynać będzie Mariusz Kamiński, numer 15. Hatowianie, Damiao, odebranie przez naszych zawodników, ale cały czas jeszcze piłkarze Skry, piłka po bloku przeszła, dotknęła rąk, ale i tak jeszcze weszła w pole i tym samym goście zdobywają 6. punkt. Maciej Zajder, numer 10, zawodnik Skry Bełchatów, w tej chwili będzie zagrywał. Udało się odebrać Kamiński. Krzysztof Śmigiel, nie kto inny jak tylko on, z prawej strony silne uderzenie i mamy 6-6 na zagrywkę z Gorzowian. Wędruje w tej chwili Tomasz Burczyński. Jaka decyzja sędziego? Punkt dla Gorzowian, a więc udana zagrywka Borczyńskiego. 7. punkt. Ponownie Tomasz Borczyński. Niestety punkt dla gości. Tutaj już gospodarze, zawodnicy GTPS-u bardzo się cieszyli ze zdobycia kolejnego punktu, ale niestety punkt po stronie Bełchatowa. 7-7. Borczyński, Śmigiel i Krzysztof Grzesiowski. Bełchatowianie nie poradzili sobie z tą piłką i tym samym 8-7. Gorzowianie obejmują prowadzenie. Nie było nikogo. 8. punkt. Bartodziejski. Borczyński. Silne uderzenie Gorzowian. Piłka w pole. I tym samym obejmujemy ponownie prowadzenie. 9-8. Wojsko powrócił Arek Kamiński. Piłka niestety, zepsuta zagrywka Gorzowian. Punkt za punkt. Cały czas 9-9 w tej chwili. W czwartym secie, przypomnę, pierwsze 3 z korzyścią dla gości, bo prowadzą 2-1. Ale Gorzowianie się nie poddają i tym samym zdobywają kolejny punkt, 10. Maciej Wołosz na zagrywce. Silna piłka. Libero, udało się, ona przeszła przez siatkę. Gorzowianie tym samym zdobyli. Szybka kontra i 11. punkt. 11-9. Dwupunktowa przewaga Gorzowian w czwartym secie. Dziesiąty punkt. Wędruje na konto Bełchatowa. Damiało na zagrywce. Bardzo trudna piłka. Ale technicznie wspaniale tutaj Krzysztof Śmigiel zdobywa 12. punkt. Znaczy
i Wołosz na zagrywkę. Mocna piłka. Bełchatowianie mają kłopoty. Bardzo ładnie tutaj libero skry. Paul Dubois próbował tę piłkę przebić, jednak się nie udało. 13 punkt dla gorzowian. I mamy przerwę. Tu jest przerwa. Czwartym secie. Punktowa przewaga gorzowian. Jeżeli takowa by utrzymała się do końca tego czwartego setu, wtedy będziemy oglądać tajwan. Maciej Wołosz na zagrywce. Silna piłka, ale Radek Maciejewicz, tu uderzenie gorzowian i tym samym zdobywają oni 14 punkt. Zagrywki tym samym nie schodzi Maciej Wołosz z numerem 6 i on w tej chwili będzie zagrywał. Czy uda się zdobyć kolejny punkt po jego zagrywce? Tak jest! Piękna piłka. Tutaj Paweł Dubois, przepraszam, nie miał szans, próbował tę piłkę odebrać, ale się nie udało. 15 do 10 w czwartym secie dla gorzowian. Maciej Wołosz i kolejny punkt, wspaniały ac serwisowy. To ile się nie mylę, szósty chyba punkt z kolei, który zdobywają gorzowianie i tym samym doprowadzają do sześciopunktowego prowadzenia. O czas poprosił trener gości. Przed chwilą miał szansę na przerwie taktycznej dać wskazówki swoim zawodnikom, ale niestety to nie przyniosło efektu, więc trener Augustynak poprosił o swój czas. Wracają bełchatowianie, wracają gorzowianie. 16 do 10 w czwartym secie prowadzą gospodarze. I na zagrywce nie kto inny jak cały czas Maciej Wołosz. Ale jeszcze gorzowianie. Tutaj odbiór Damiao. Pole. A więc punkt dla gości. 11 z kolei. Na zagrywkę wędruje Maciejewicz. Maciejewicz z drużyny bełchatowskiej. Ale piłka przeszła przez siatkę i tym samym 12 punkt dla bełchatowian. 16-12, przewaga się zmniejsza gorzowskiej drużyny. Jest 4-punktowa Maciejewicz. Kolejna piłka. Dobra piłka gorzowian, dość silna, ale cały czas bełchatowianie przebijają na naszą stronę. Borczyński, zagranie do Śmigla. Krzysztof Śmigiel, ale niestety kolejny punkt dla bełchatowian. O czas prosi razem Maciej Kowalczuk, trener Rajbudu PPS Gorzów Wielkopolski. 16-13 to obecny wynik w czwartym secie.
Przypomnę, pierwszego seta Gorzowianie przegrali do 19, drugiego zwyciężyli do 25, trzeciego przegrali podobnie jak pierwszego, także do 19. 2-1 w setach dla bełchatowskiej Skry. I także też oni na zagrywce. Niestety piłka poza polem, 14 punkt zdobywają goście. Miało, ale poza polem tam Paweł Kupisz i 17 punkt na zagrywkę wędruje Arek Kamiński. Emocje cały czas już rosną, zazwyczaj tak jest właśnie w meczach siatkówki, że kiedy dochodzi już zawodnicy zbliżają się do tej liczby 20 punktów, te emocje cały czas rosną do samego końca. Damiało, wspaniały blok Gorzowian i tym samym właśnie 18 punkt zdobywają siatkarze GTPS-u. ...18-14 w czwartym secie. Kamiński. Goście, Damiao, blok, dobrze. Piłka po stronie bełchatowian, niestety po ręce Tomasza Borczyńskiego. I w polu kolejny punkt, 15 dla bełchatowian. Na boisko wszedł wnuk. Na zagrywce Zajder. Zagrywka as serwisowy, okazało się, Gorzowianie już się cieszyli, ale Maciej Zajder tym uderzeniem zdobywa 16 punkt dla swojej drużyny. 18-16. Nadal przewaga gorzowskich siatkarzy. Maciej Zajder. Borczyński. Paweł Kupisz, ale dobry blok bełchatowian. I tym samym zmniejszają oni prowadzenie Gorzowian, bo już w tej chwili ono jest tylko jednopunktowe. Kolejna przerwa, kolejny czas. ...18-17 w czwartym secie. Wspomnę, Gorzowianie już prowadzili z przewagą nawet 6 punktów partii, ale bełchatowianie cały czas odrabiali zaległości i zdołali zmniejszyć te rozmiary prowadzenia. W tej chwili tylko jednym punktem prowadzą Gorzowianie. To już bodajże drugi czas wykorzystał już trener gospodarzy Maciej Kowalczyk. Zajder cały czas na zagrywce w ekipie bełchatowian. Blok bełchatowian, skuteczny blok i tym samym mamy pierwszy remis. Przepraszam, no, na początku tego seta czwartego mieliśmy remis, ale to jest teraz 18-18 w czwartym secie, a było już tak dobrze. Stilą Gorzów. Cały doping nie przestaje i tym samym właśnie to chyba po tym dopingu Krzysztof Śmigiel tym swoim silnym uderzeniem zdobywa 19 punkt i tym samym prowadzenie dla swojego zespołu. 19-18, czwarty set pomiędzy GTPS-em a Skrą Bełchatów. Tomasz Borczyński na zagrywce.
Ramiao, blok Gorzowian, Maciejewicz, Borczyński, Paweł Kupisz. 20 punkt. Na zagrywce cały czas Tomasz Borczyński pozostaje. Coraz więcej emocji. Tomasz Borczyński, Bełchatowianie odebrali tę piłkę, ale poza boiskiem i tym samym 21 punkt wędruje na konto gospodarzy. 21 do 18, 3-punktowa przewaga w czwartym secie. Jeżeli, tak jak mówiłem wcześniej, Gorzowianom uda się wygrać tego seta, będziemy mieli tiebreak. Tomasz Borczyński. Janie, Kodziejski, Śmigiel, blok, skuteczny blok, 19 do 21, ale cały czas utrzymuje się przewaga Gorzowian, dwupunktowa. Maciejewicz, Borczyński, Paweł Kupisz, ale skuteczny blok gości, którzy zdobywają 20 punkt. Maciejewicz, Borczyński, ale tym samym silnym uderzeniem popisali się Gorzowianie. Maciej Wołosz, o ile się nie mylę, i zdobywamy 22 punkt. Bardzo dzięki. Damiao. Skuteczne Gorzowianie, którzy zdobywają 23 punkt. Coraz bliżej tej piłki setowej są Gorzowianie właśnie. W tej chwili 23-20. Ale teraz punkt dla gości. Zdobywają oni 21 punkt. Dwupunktowa przewaga GTPS-u, Raibund Development. Na zagrywce Bartodziejski. Pięknie, piękna zagrywka, piękne uderzenie Pawła Kupisza. Właśnie tym samym mamy piłkę setową. Na boisko wchodzi Rafał Matusiak, który wędruje. Jest to zmiana na zagrywkę. Rafał Matusiak na zagrywce. Piłka setowa. Czy się uda? Rafał Matusiak. Goście przejmują piłkę i zdobywają 22 punkt. Ale jeszcze nie wszystko stracone. Jeszcze nie wszystko stracone. Na boisko wraca Paweł Kupisz. Schodzi Rafał Matusiak. 24-22. Druga piłka setowa dla Gorzowian. Pierwszą Bełchatowianie obronili. Borczyński. Daniało uderzenie, Daniało. Jest 25 punkt dla Gorzowian. 25-22. Kończy się czwarty set i mamy tiebreak. Piąty set rozpoczynają Gorzowianie. 2-2 w setach i mamy tiebreak. A więc emocje. Cały czas w hali przyczeleśniowej. Ale pierwszy punkt w piątym secie zdobywają goście. Na zagrywce Nepot. Marciński. I wspaniale Paweł Kupisz. Silny strzał. On jest właśnie, te jego silne piłki uderzane pod siatką
sprawiają bardzo dużo problemów rywalom, a tym samym przynoszą punkty gorzowianom. Tomasz Borczyński na zagrywce 1-1. Maciejewicz, Anioł, Borczyński, blok. Bełchatowia, nie powiódł się i tym samym Mariusz Borczyński ponownie będzie zagrywał 2-1 dla gospodarzy. Damiano, blok. Punkt, tam było dotknięcie siatki. Punkt dla gości. 2-2. Bardzo brawo, Krzysztof Grzesiowski. Mimo tego, że nie udało się, ale brawa się należą. 3-2. Gorzowianie interweniują. Skutecznie. 3-3. Silne uderzenie. Jakotowski z libero. Radosław Maciejewicz. No nie miał szans praktycznie na odebranie tej piłki. Tym samym 4-3. Na zagrywce wnuk. Grzegianie. Marciński. Dobra piłka, ale cały czas bełchatowianie się utrzymują. Walka pod siatką. Damiano. Grzegianie. I punkt dla Skry. Piąty punkt dla drużyny z Bełchatowa, 5-3 w piątym secie w meczu GTPS Gorzów Skra druga Bełchatów. Gorzowianie przy piłce, silny strzał, silne uderzenie Maćka Wołosza i tym samym mamy czwarty punkt. Sędzia zainterweniował, że trzeba wyczyścić boisko. Widzą Państwo, jaki młody człowiek. Bardzo młody człowiek przybiegł, aby usunąć usterkę na zagrywce gorzowianie. 4-5. Poza boiskiem i tym samym gorzowianie wyrównują. Krzysztof Szmigiel. Kolejny punkt po stronie gorzowskiej drużyny. Już szósty. Paweł Kupisz na zagrywce. Przepraszam, powiedziałem wcześniej, że Krzysztof Szmigiel. Oczywiście Paweł Kupisz, teraz Damiano, gorzowianie, blok i brawo, kolejny punkt, kolejny, siódmy punkt. 7-5, a było 5-3. A było 5-3 dla drużyny bełchatowskiej. Teraz o czas poprosił trener Augustyniak, trener zawodników Skry. 7-5.
prowadzenie Gorzowian. Dwupunktowa przewaga. Jeżeli się utrzyma, to będzie zwycięstwo w tym meczu. Drużyny powracają na parkiet. Na zagrywce cały czas Paweł Kupisz. Dziejski, groźny Damiano, blok Gorzowian, tym razem nie udało się, piłka poza boiskiem, szósty punkt dla Skry. Na zagrywce ten, który zdobył, nie walczył tę zagrywkę. Silna piłka, Borczyński, Kamiński, ale niestety ...7-7. Mamy remis w piątym secie. Na zagrywce pozostaje tym samym Damiano. 7-7. To zdobędzie ósmy punkt jako pierwszy. Która drużyna? Gorzowianie czy Bełchatowianie? Cały czas teraz szansa Gorzowian. Blok, ale zawodnicy Skryta miał zbyt silne uderzenie, aby je skontrować i tym samym zawodnicy z Bełchatowa zdobywają ósmy punkt. Zmiana stron, 8-7 w tiebreaku prowadzą zawodnicy Skry drugiej Bełchatów. Nie schodzi cały czas. Więc z numerem drugim Damiano po jego dwóch zagrywkach Bełchatowianie najpierw doprowadzili do wyrównania, teraz se wyciężali, już mówię, w czasie przeszłym jednym punktem, ponieważ zepsuta zagrywka Damiano. Ósmy punkt dla Gorzowian. Krzysztof Śmigiel na zagrywce. Mamy remis 8-8. Wysoko podrzuca piłkę, niestety aut i dziewiąty punkt dla Skry. Paweł Maciejewicz, numer 17. Gorzowianie odbierają piłkę. Tomasz Borczyński, nieporozumienie, ale nadal Bełchatowianie utrzymują się przy nich. Skuteczny blok Arka Kamińskiego. I tym samym Gorzowianie zdobywają dziewiąty punkt. Na zagrywkę wędruje Maciej Wołosz. Dziewięć do dziewięciu i zobaczymy, co przyniesie zagrywka Macieja Wołosza. Odbiór przez libero. Bełchatowianie, blok Gorzowian, ale piłka poza boiskiem. Zajder, znaczy Zajder na zagrywce w drużynie Skry. No coraz bliżej końca ten pojedynek i zepsuta zagrywka Zajdera, tym samym dziesiąty punkt po stronie Gorzowian. Znowu remis, boisko w drużynie gorzowskiej opuścił libero Radosław Maciejewicz. 10-10. Nieporozumienie teraz w drużynie gorzowskiej. No i niestety 11 punkt dla Bełchatowa. Gorzowianie. Silne uderzenie Maćka Wołosza, co przynosi po raz kolejny wyrównanie w tiebreaku. Bardzo zacięty, podobnie jak cały mecz, skoro dochodzi do tiebreaku. Widać, że poziom obydwu drużyn jest wyrównany, ale kto wygra? Wygrać może tylko jeden.
Piłka w aucie i tym samym gorzowianie obejmują prowadzenie już w tiebreaku. Proszę Państwa, 12-11, 3 punkty dzielą gorzowian od zwycięstwa w tym spotkaniu. Ale czy tak będzie? Tomasz Borczyński na zagrywce, numer 7. Niestety, punkt za punkt. Tak w tym tiebreaku się układa, że jeżeli jedna drużyna wychodzi na jednopunktowe prowadzenie, już dawno nie było tak, żeby przez dwa punkty, tylko za chwilę dochodzi do wyrównania. Teraz Bartodziejski na zagrywce w drużynie Skry. Gwizdy na trybunach w hali przyczereśniowej, ale gorzowianie po bloku silnie, ale jeszcze bełchatowianie przy piłce i siatka. I kolejny punkt, 13. Wędruje na konto gospodarzy. Na zagrywce Krzysztof Grzesiowski. Silna piłka. Bełchatowianie tutaj nie zdołał jej przejąć jeden z gorzowskich zawodników. Nie mamy remis. Tutaj Paweł Kupisz mocnym strzałem, ale mocne uderzenie było, ale goście, czyli zawodnicy Skry, skutecznym blokiem prowadzą 14-13. Teraz o czas poprosił trener gospodarzy Maciej Kowalczuk. Piłka meczowa po stronie bełchatowian. Maciej Wołosz bardzo silnym uderzeniem doprowadza do wyrównania i tym samym bronimy pierwszą piłkę meczową. Na boisko wchodzi Rafał Matusiak, schodzi Paweł Kupisz i Rafał Matusiak tym samym wędruje na zagrywkę. 14-14 w tiebreaku. Bardzo ważne dla gospodarzy jest to, że obronili pierwszą piłkę meczową. Damiao przez 15-14 dla gości i tym samym będą mieli oni drugą piłkę meczową. Zmiana powrotna, wraca Paweł Kupisz, schodzi Rafał Matusiak. I ten, który wywalczył zagrywkę, Damiao. Wspaniałe uderzenie ponownie Maciej Wołosz. Obroniona druga piłka meczowa przez gorzowian. Zawodnicy gorzowcy zachęcają swoich kibiców o doping. Zmiana, schodzi Borczyński, a wchodzi Januszkiewicz. Januszkiewicz za Borczyńskiego, na zagrywce Krzysztof Śmigiel. 15-15. Piłka po bloku, ale gorzowianie się utrzymują. Maciej Wołosz ponownie, piłka w trybuny i tym samym teraz jednopunktową przewagę obejmują gorzowianie i to przed nimi stoi szansa zwycięstwa w tym meczu. Tam widzieliśmy na trybunach już nawet jeden z kibiców, kobieta, aż przeżegnała się tylko trzymając kciuki za gorzowski zespół. Pierwsza piłka meczowa po stronie
Gorzowian, 16 do 15. Kolejny trzeci punkt pod rząd zdobyty po uderzeniu Maćka Wołosza, grającego z numerem 6. Teraz o czas poprosił trener gości. Pierwsza piłka meczowa. Emocje w hali przyczereśniowej w Gorzowie sięgają powoli zenitu, bo to gorzowianie będą mieli pierwszą piłkę meczową. Nie kto inny, Krzysztof Śmigiel, wysoko podbita piłka, Krzysztof Śmigiel. Bełchatowianie odbierają silny. Niestety nie, to jeszcze nie teraz. 16-16. Zmiana powrotna. Wchodzi Januszkiewicz, wchodzi Burczyński. 16-16. Teraz bełchatowianie obronili piłkę meczową. Na zagrywce Maciejewicz. W drużynie Skry. Razem z Pawłem Zajderem przybili sobie piątki. Zobaczymy, co teraz, co przyniesie zagrywka Maciejewicza. Skra. Gorzowianie odbierają tę piłkę. Jaka decyzja, punkt po stronie gorzowskiej. Dotknięcie siatki, 17-16. Kolejna, druga piłka meczowa na zagrywce. Maciek Wołosz. Piłka meczowa dla Gorzowian. 17-16. Maciej Wołosz, niestety, w tak ważnym i decydującym momencie Maciej Wołosz psuje zagrywkę. Tym samym goście bronią drugą piłkę meczową. Maciej Zajder z numerem 10 na zagrywce. 17-17. Piąty set meczu GTPS-u ze Skrą Bełchatów. Gorzowianie. Arek Kamiński. Goście nie opanowują piłki. Mamy kolejną, trzecią już piłkę meczową. 18-17. Wielkie emocje. Trener Maciej Kowalczuk, trener Gorzowian, nie może już powstrzymać emocji. Coś tam krzyczy do swoich zawodników. Arek Kamiński na zagrywce. Kamiński, bełchatowianie. Blok Gorzowian. Cały czas jeszcze piłka. Przebili na drugą stronę. Piłka meczowa. Co się dzieje w tej chwili tak za bardzo. Sędzia przyznał punkt Bełchatowianą. Jaka decyzja? Osiemnaście do 17. Arek Kamiński ponownie na zagrywce. Z numerem 15. Piłka meczowa. Zmaga się doping na trybunach w hali przy ulicy Czereśniowej. Arek Kamiński, bełchatowianie. Damiano, skuteczny blok Gorzowian i tym samym wygrywamy to spotkanie po bloku Krzysztofa Grzesiowskiego. 3-2. 3-2 w całym meczu GTPS Gorzów, Skra druga Bełchatów. 19-17 kończy się tiebreak.
Dziękuję bardzo za uwagę. To wszystko z hali Przyczereśniowej. Krzysztof Bąk, dziękuję.